Witajcie kochani na moim kanale. Dzisiaj będzie odcinek znowu kulinarny, ale taki troszeczkę inny. Mianowicie dzisiaj ugotuję zupę z tego, co znajdę w lesie. No troszeczkę może tam wzbogacę smak tym, co przyniosłem z domu, ale naprawdę nie za wiele. Także to, co znajdę w lesie, z tego będzie zupa. Mówię oczywiście o dzikich ziołach, o dzikich roślinach. Także zapraszam do oglądania. Tak, witajcie ponownie. A jak myślicie, gdzie dym leci? Prosto w oczy oczywiście, jakby mogło być inaczej. Witajcie ponownie. Za chwileczkę będę zabierał się za gotowanie zupy, ale najpierw sobie zaparzę kawę. A w międzyczasie, w międzyczasie przygotuję sobie już do obiadu to, co ma być do obiadu. Mianowicie zioła, które zebrałem.
jest pokrzywa. Zresztą to za chwileczkę wam pokażę. Najpierw kawa, bo tutaj z tym się nie pozbieram za bardzo. Jak będę kroił, będę po kolei wyciągał i będę wam pokazywał, z czego dzisiejsza zupka będzie. Zaraz sobie tu przygotuję kawę. Napiję się kawy i wtedy się weźmiemy. No co wam powiem, dzisiaj jest piękna pogoda. Przyjemny tak, no nie jest, nie ma wielkiego upału, ale jest tak w miarę przyjemnie. Słoneczko świeci, cisza, spokój. Także wyrwałem się na chwileczkę z domu, żeby sobie ugotować obiad właśnie z dzikich roślin. Może pokrótce powiem, jakie rośliny zebrałem po drodze. Więc tak, jest to pokrzywa, mniszek lekarski, podagrycznik, dalej mamy gajowiec żółty, później mamy liść jeżyny, liść maliny, koniczyna, nie wiem czy już mówiłem, i co tam jeszcze, już nawet nie pamiętam wszystkiego. Ale to nic, jak będę wyciągał, kroił, to po kolei będę wam opowiadał. A zresztą na końcu filmu postaram się umieścić cały spis roślin, które użyję właściwie do gotowania tej zupy. Tak, postaram się ze zdjęciami, z opisem krótkim. Tak jak mówię, na końcu filmu. Teraz poczekam, aż kawa się zagotuje i na spokojnie będę sobie wtedy zabierał się za gotowanie. To będzie zupa taka, tak jak mówię, z dzikich roślin, ale taka wersja zupełnie wege, czyli bez, ojejku dym, zupełnie bez mięsa. Zresztą sami zobaczycie. Chyba troszeczkę wilgotne drewno zebrałem, bo jakoś tak nie za bardzo chce się to palić, ale się pali. Duży ogień nie musi być. Dobrze, na chwileczkę sobie tutaj zapauzuję, bo... Tak, witajcie po krótkiej przerwie. Tutaj już zdążyłem do kociołka wlać trochę oliwy. Pokroiłem troszeczkę cebulki i czosnek. 3 ząbki czosnku sobie wrzuciłem. Takie małe ząbeczki. Teraz niech się to wam ładnie poddusi. Ta cebulka w tym tłuszczyku, a w międzyczasie zabiorę się za krojenie. Zaraz, ze względu na to, że mam tutaj pokrzywę, muszę użyć sobie rękawiczki, żeby mnie nie poparzyła. Piękna pokrzywa. Trochę ją poprzekroić. Nie musi być za drobno, bo to i tak będzie gotowane. Zamieszamy, żeby nam się to nie spalił czosnek. Dobrze, chyba wystarczy. Teraz delikatnie trzeba dolać trochę wody. O.
Na razie wystarczy. Teraz nam się niech to zagotuje, ta woda. I będziemy wrzucać nasze zielska pod agrycznik. Musimy wspomóc wilka. Przydałby się taki patent, jak Sława Las Sławek zrobił. Taką fajną dmuchawę do wilka. No fajny patent, naprawdę trzeba będzie pomyśleć nad tym. Bo przy takim większym gotowaniu to jest naprawdę świetna sprawa. Pozdrawiam oczywiście Sławka. Właściwie można przykryć, żeby... No jeszcze troszkę wody doleję. Słabo się pali dzisiaj. Drewno jest wilgotne, może i dlatego. Dobra. Co tu dalej mamy? A, pokrzywa wyskoczyła, to kroimy pokrzywę. Mówię wam, nawet przez taką cienką... Oj, może piłą chciałem kroić, że fajnie. Przez taką cienką rękawiczkę też troszeczkę parzę, trzeba przyznać. Ale wiecie, co zrobić, żeby pokrzywa nie parzyła? Po prostu wystarczy ją przepłukać, zwać, zblanszować, jak to się mówi. Przelać gorącą wodą. Puh. Dobra, na razie się wstrzymam z tym krojeniem, bo nie mam gdzie tego układać za bardzo. Nie pomyślałem, żeby zabrać coś. Ale prawdę powiedziawszy, to można wrzucać do gara. Nic nie stoi na przeszkodzie, prawda? Więc wrzucamy. Na razie mamy pokrzywę i podagrycznik. Co nam dalej wyjdzie? Dalej podagrycznik. Bardzo lubię podagrycznik, bardzo zdrowy jest. Jest w smaku bardzo dobry. Dobra. Teraz nam się trafił mniszek lekarski. Dawać mniszka lekarskiego. Tu mamy kwiatki. Ale kwiatki dodamy na końcu. Dalej mamy podagrycznik. Dalej, pokrzywa, podagrycznik. Tam na dole mam jeszcze inne zioła. No, może sobie tak wysypię po prostu. Tu z boku będzie mi łatwiej wybierać. Wróżek pusty. Co my tu mamy? Gajowiec, gajowiec żółty. Bardzo fajna roślinka, z rodziny jasnowatych. Smak ma taki przypominający troszeczkę grzyby. Taki grzybowy smaczek, także troszeczkę aromatu nam doda. Nie zrywałem... Aha, i koniczyna jeszcze mi się tu trafiła. Koniczyna, jak najbardziej. Dobrze. No, już nam się zaczyna pomalutko to gotować. Dalej mamy gajowiec.
koniczynka. Zauważcie, że ja nie płuczę tych roślinek, ponieważ one były zbierane w lesie i tu jest raczej czysto. A poza tym, znowu gajowiec. A poza tym wszystko się wygotuje. Nawet jak się trafią jakieś tam robaczki małe, to naprawdę nic nie szkodzi. Wszystko jest zjadliwe. Dzikie białko też jest skazane. Zresztą kiedyś o tym jeszcze z wami porozmawiam. Może, jak mi się uda, to chciałbym przyrządzić ślimaki, winniczki. Akurat jest teraz, mamy maj i nasze polskie prawo dopuszcza właśnie zbieranie ślimaków, winniczków tylko i wyłącznie w maju, więc w tym momencie jest ten okres, kiedy można zbierać winniczki. Też tylko to się dłużej przygotowuje, no nie uda się tego zrobić na raz w lesie, więc będę musiał przygotować w domu część, a później dokończymy tutaj w domu. Mianowicie to, że po zebraniu winniczków one muszą się oczyścić, więc trzeba je przegłodzić przez jakiś czas, przez jakieś 2 doby muszą nic nie jeść po prostu. Muszą się przegłodzić, żeby się oczyściły. No i dopiero później można je zacząć przygotowywać. To też nie jest prosty proces, bo dosyć długo trzeba je gotować, około 2 godzin nawet. Jedni podają godzinę, jedni 2 godziny. W każdym razie no nie jest to takie szybkie danie, ale bardzo smaczne. O. Tutaj mamy listek bodajże maliny. Bardzo dobry listek maliny. Tu mamy znowu gajowiec. No i co jeszcze? Babka. Babka zwyczajna. Bardzo dobre zioło, też jadalne jak najbardziej. Ma o wiele więcej zastosowań niż tylko kulinarne. Ale o tym kiedy indziej. Babkę obowiązkowo musimy pokroić w poprzek, bo ona ma takie, nie wiem jak to nazwać, znowu listek maliny. Ma takie żyłki po prostu w środku, które później się zawijają o zęby, także w poprzek. Poprzek należy to pokroić. Tu cały czas nam się koniczynka, przepraszam, szczawik zajęczy. Szczawik zajęczy. To dodajemy też tak do smaku. On ma taki fajny, kwaskowaty aromat. Więc jak najbardziej będzie wskazany do tego typu zupy. Nie uciekaj. Bardzo dobry jest do sałatek, jako przyprawa do sałatek. Tak nam fajnie daje tak kwasek taki dla potrawy. Kwiatki mlecza sobie zostawimy na koniec jako dekorację. Listek maliny, jeszcze gdzieś miałem liście jeżyny. Już wskoczyły do gara. Młode liście buku. Pamiętajcie, że młode liście buku są jadalne, ale tylko młode. W późniejszym okresie pory roku już stają się niejadalne. Także o tym trzeba pamiętać. Na wiosnę jak najbardziej można jeszcze je zjadać, ale później już są niejadalne. Starczę tych ziół, bo gęsto się już tu robi. A teraz dodam jeszcze coś. Dodam pewien składnik,
To jest nic innego jak sok z ogórków, z kiszonych ogórków. Wyjdzie nam taka ala zupa ogórkowa. A jeszcze odrobinkę. No to taka dosyć gęsta zupa nam wyjdzie. A mam jeszcze coś. No, jeszcze babki dodamy, bo babka jest bardzo zdrowa, także. Dobrze. To jeszcze nie wszystko. Mam jeszcze coś, co zabrałem po prostu z domu. Dla wzmocnienia smaku. Tak jak powiedziałem, to będzie zupełnie wegańska zupa. Czyli bez mięsa zupełnie. No chyba, że jakieś tam robaczki się zapałętają. Ale to już na to nie mamy wpływu. Dodamy jeszcze ogórka kiszonego. Dobre. To można powiedzieć, że wyjdzie taka zupa ala ogórkowa. Taka dzika zupa ogórkowa z dzikimi roślinami. Zupa naprawdę będzie, no ja wiem, no pożywna będzie na pewno będzie miała dużo minerałów, dużo witamin. No i przypuszczam, że smaczna. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, bo nigdy w życiu nie gotowałem takiej zupy. To jest moja, pierwszy raz to robię. Ale przypuszczam, że będzie bardzo dobra. Jeszcze ma pewne składniki, które na pewno dodam. Ale to już tak może pod koniec. Tofu. Tofu podwędzane. Bardzo dobre. Tak, to nam się pomalutku gotuje na wolnym ogniu. Więc się nie gotuje. Ja sobie popijam kawusie. No i co można powiedzieć? No jest pięknie. Jest pięknie, fajnie. Nożyk, kondor, buszlor spisuje się na medal. Naprawdę jestem bardzo zadowolony z tego noża. Zawsze to powtarzam, ale powtarzał będę, bo naprawdę jest to bardzo dobry nóż. Naprawdę to był bardzo dobry zakup. Teraz przymierzam się jeszcze do zakupu takiego bardziej obozowego noża. Też oczywiście kondor Hudson Bay. Ten duży, nie mini, tylko duży.
bo właśnie potrzebuję taki obozowy nóż, taki jak idę na nockę do lasu, żeby nie brać siekiery, bo jakoś nie przepadam za siekierami. Ale właśnie tym nożem można sobie śmiało przygotować obóz, można przygotować ognisko na obóz, do obozu, do palenia. Także myślę, że Hudson Bay się do tego nada jak najbardziej, w 100%. Zresztą Centurion, pozdrawiam Centuriona, pokazywał jak ten nóż pracuje. No rewelacja, rewelacja. Taki gruby kołek przeciachał go dosłownie w momencie. Także praca kondora jest rewelacyjna. Babeczkę, bo szkoda jej, żebyś miała tak zmarnować. Zresztą w drodze do powrotnej do domu zbiorę sobie trochę pokrzyw na soczek, na smoothie, pokrzywy, podagrycznik, później mlecz. Prawdę powiedziawszy, ja codziennie sobie robię takie smoothie z pokrzywy. Wracam z pracy, idę nad Wisłę, na taką łąkę, tam sobie zbieram. Do mikserka, do shakera. No i przekąska jak ta lala, bajeczka. Do tego wrzucam sobie kawałek awokado, kawałek pomarańczy albo cytryny, to zależy co tam mam. I naprawdę świetna rzecz. Polecam, naprawdę polecam, bo jest naprawdę bardzo zdrowe. Zobaczycie, że... A zresztą to jeszcze zrobię na ten temat inny odcinek, także... Także jeszcze coś na temat dzikich ziół porozmawiamy sobie. Tak jak sami widzicie, las nie da nam umrzeć. Las nas wyżywi. Tylko trzeba po prostu wiedzieć co jeść. I naprawdę od wczesnej wiosny do późnej jesieni można śmiało się wyżywić w lesie. W następnym filmiku pokażę wam właśnie co można jeść, co się nadaje do jedzenia, w jaki sposób to jeść. Nawet bym się pokusił o to, że i nawet zimą, ciężko, ale nawet zimą by się dało coś w lesie spożyć. Bo też jeszcze zimą też można coś znaleźć. Zwłaszcza teraz, gdy te zimy są takie raczej słabe w Polsce. Dobrze. Dobra, ja chyba sobie już to tofu pokroję w kosteczkę, albo w takie plasterki lepiej. Albo w kosteczkę, zobaczymy. Dorzucę już do tego. Mogłem to trochę podsmażyć, to tofu. Może byłoby lepsze, ale i tak będzie niezłe. Mam jeszcze coś, a mianowicie kotlety sojowe. Wczoraj je trochę już namoczyłem w bulionie. To tak zamiast mięska. Trochę nam wzbogaci danie. Soja zawiera bardzo dużo białka i jest substytutem mięsa.
Rewelacja. A na sam koniec dosypiemy trochę soczewicy. Zamiast ziemniaków, bo nie robiłem tego z ziemniakami, nie brałem ziemniaków. Użyję do tego soczewicy. Także zupka wyjdzie rewelacyjna. Przyprawimy tak trochę na ostro. Zupka nam się gotuje, zobaczcie. Pyczy. Za chwileczkę dodam jeszcze troszeczkę soczewicy. No i kotleciki sojowe. Przestawić kamerę, bo coś mnie nie widać. O. Dobra, troszeczkę jeszcze soczewicy dosypiemy. Dodamy kotleciki. Jeszcze parę. Dobrze. Troszeczkę pieprzu. Jeszcze chwilę nam się podgotuje i powinno być. Jeszcze coś mi tutaj z tą kamerą, nie tak? O, teraz będzie chyba lepiej. Najmocniej przepraszam, ale problemy techniczne. Ale chyba już rozwiązaliśmy. No, teraz lepiej co nieco. Dobrze. Ładnie nam się gotuje, niech się gotuje. Także za chwileczkę powinno być dobre. Spróbujemy, jak to smakuje. Miód malinka. Mówię wam, rewelacja. Rewelacja. Samo zdrowie. Przykryciem szybciej nam zmięknie.
jeszcze troszeczkę chili dosypiemy. Bo chili jest bardzo dobre. A ja lubię takie bardziej pikantne. Nie chcę się sypać za bardzo, bo... ale damy radę. Jak nie my, to kto, prawda? No starczy, bo już czerwone się zrobiło. Mordę mi wypali. No i sami widzicie, z byle czego, z tego co znajdziecie pod nogami, można zrobić całkiem dobre danie. No ja troszeczkę to wzbogaciłem, prawda, ale gdybym nie dodał tych rzeczy, które dodałem, co przyniosłem z domu, też spokojnie dałoby radę, też byłaby smaczna zupa. Tylko no fajnie byłoby mieć ze sobą trochę soli, trochę pieprzu i naprawdę nic więcej nie potrzeba. Naprawdę, naprawdę można z byle czego ugotować dobrą zupkę. Tam już kwiatków parę dodałem, a na koniec dodam jeszcze jednego kwiatka z mlecza, żeby to ładnie wyglądało. Tak, zupkę już mam gotową. Pokażę wam, jak to wygląda, jak wyszła. Zobaczcie. Ups. Gorące, ale tak to wygląda. Może jeszcze bardziej przechylę. O, tak będzie może lepiej. Zobaczcie. A teraz jak smakuje? Tylko nie mam jak tego złapać. Poczekajcie chwilę, zaraz sobie wezmę rękawiczkę. O, tak sobie postawię na rękawiczce. Będzie lepiej. Jak to smakuje? No powiem wam, mistrzostwo świata. Naprawdę. A teraz kwiatek mniszka. Surowy, surowy. Można jeść jak najbardziej. Naprawdę jest świetna. Tak prawie wyszło jak zupa ogórkowa, bo ten kwas, ta woda z ogórków dała właśnie taki fajny posmak kwasowatości, kwasu po prostu. Także wyszło to jak taka dobra zupa pomidorowa, Boże, pomidorowa, ogórkowa, taka kwaśna zupa ogórkowa. No powiem wam, że jest rewelacja. Tak. Obiad już skonsumowałem. Zupka była przepyszna. Ciepło jest tu. Zupka wyszła przepyszna, naprawdę rewelacja. Zjadłem normalnie pół kociołka. A drugą połowę zabiorę sobie do domu. Będę miał na kolację jak znalazł. No naprawdę muszę przyznać, że nie spodziewałem się tak dobrej zupy. Że tak dobra wyjdzie. Ale widzicie, no, takie małe doświadczenie. Także na pewno nieraz jeszcze na moim stole leśnym zagości tego typu zupka. Tak, za chwileczkę posprzątam obozowisko. Pójdę sobie dalej. Po drodze jeszcze muszę narwać pokrzywy. Pokrzywy, mniszka. No i co tam jeszcze mi wpadnie w rękę, ale głównie pokrzywy. Muszę narwać, zabrać sobie do domu, żeby sobie zrobić dzisiaj smoothie pokrzywowe. Tak, żeby mi wystarczyło na dzisiaj, no może na jutro rano jeszcze.
jutro się wybiorę, nazrywam sobie kolejnych ziółek, tylko tym razem na sałatkę. Tym razem sałatkę planuję sobie zrobić. Naprawdę nasza polska natura, przyroda naturalna jest bardzo, bardzo bogata. Jest bardzo bogata w witaminy, w sole mineralne. Powiem wam, że nawet bardziej jest to zdrowe niż takie kupne warzywa, które kupujemy w sklepie, które są przesiąknięte chemią, pestycydami i innymi świństwami. A takie dzikie zioła, dzikie rośliny, jak zbieramy w czystym terenie, w lesie, gdzieś z dala od dróg, no to naprawdę rewelacja. Dobrze, żeby nie przedłużać, chciałem wam podziękować za to, że byliście dzisiaj ze mną na obiedzie. Szkoda, że tego nie spróbowaliście, ale tak jak mówię, zapraszam. Jeżeli ktoś będzie miał czas, możemy się umówić. Możemy się umówić i zapraszam na dobry obiadek do lasu. A tymczasem co? Tymczasem pozdrawiam jak zwykle wszystkich swoich subskrybentów, wszystkich, którzy odwiedzają mój kanał, wszystkich, ale to wszystkich druhów leśnych, których już naprawdę trudno wymienić. Ale nie mogę zapomnieć o Centurionie, o Outdoorowym, o Krzyśku Forysiu, Bushcraft Dim, Harcerskie Przygody, Szokorka. Bardzo pozdrawiam Szokorka. Fajnie, że odważył się na nocleg w lesie pierwszy raz. Naprawdę bardzo fajnie, gratuluję mu. I mam nadzieję, że kiedyś uda mi się tam w jego tereny pojechać, może w tym roku, to byśmy się umówili gdzieś na wspólny wypad do lasu. To mogło być bardzo ciekawe doświadczenie. A tymczasem co? Tymczasem idę dalej połazić sobie jeszcze po lesie i pozbierać sobie świeżych ziółek. Chyba na tyle. Do zobaczenia w lesie. Do zobaczenia w lesie następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.